Opinia prokuratury. W Polsce jutro i w czwartek. Tymczasem, jak wskazał rzecznik Rady Europy, na połowę listopada planowana jest następna wizyta Komisji Weneckiej w ramach przygotowań do wydania opinii na temat projektu ustawy o reformie sądownictwa. Ta wizyta jednak, zastrzegł, nie została jeszcze potwierdzona. Jak lednicy pilnuje. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami na zachodzie kraju i na krajach południowych, gdzie niegdzie słaby deszcz, a wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 8 w centrum, do 12-13 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby, przeważnie zmienny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Zamordyzm jest tak zwany. Zamordyzm. I zamiecie śnieżne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Jak rozmawiać z nastolatkami, by chciały nas słuchać? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i telewizji Trwam o godzinie 18.15. Nie daliście Biblii, to będą pani Bogna Białecka, oni nie chcą słuchać już teraz Biblii. Serdecznie zapraszamy. O 21.30 zapraszamy na audycję dla małżonków i rodziców. Z nastolatkami trzeba rozmawiać, przecież nastolatki mają swój świat. Czy to trzeba z tymi krzyżami, z tymi obrazami chodzić w ich ślad? Świat oni nie chcą. No to więc, czy to trzeba rozmawiać? No to zobaczą. Jak rozmawiać, jak rozmawiać. Jak rozmawiać, tak rozmawiać. No. Gdy nadaje. Nasze radio. Zapisy na węgiel. Polska jest największym producentem węgla w Unii Europejskiej, ale surowca nam brakuje. Węgiel drożeje, tworzą się kolejki. Szczególnie w naszym dzienniku. No. Daj spokój. Także druty i skarkuty. Ksiądz kardynał Robert Sarach z wizytą w Senacie. Zachód przechodzi kryzys i organizuje rebelię przeciw Bogu, narzuca innym narodom ideologię gender. Pacjenci w stanie niepewności. Coraz mniej lekarzy, pielęgniarek i położnych. Czy zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej idą w dobrym kierunku? Czytam w naszym dzienniku. Strategia odbudowy rodziny. Jak państwo może powstrzymać plagę rozwodów? To jeden z największych problemów, z jakimi borykają się polskie rodziny. Średni odsetek rozwodów w miastach wynosi ponad 40%, a w Łodzi nawet 50%. W naszym dzienniku rozmowa z socjologiem Markiem Grabowskim, prezesem Fundacji Mamy i Taty. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i uczestnictwo 21 października we wspaniałej inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i w poświęceniu nowych organów. Zresztą są już płyty z nagraniami na tych organach w Fundacji Nasza Przyszłość, a organy musimy jeszcze spłacać. Dziękujemy za pomoc w tym. Ale organy są piękne. Bóg zapłać za uczestnictwo w odpuście w niedzielę w 39. rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II i w poświęceniu figury Sługi Bożego, prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak już informowaliśmy, na mocy dekretu świętej penitencjarii Stolicy Apostolskiej w naszym sanktuarium możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi religiami. To nie czas na prawdziwą religię. Teraz nie ma prawdziwej religii. Z okazji 9 różnych uroczystości. Najbliższy termin uzyskania odpustu.
postu zupełnego, takiego za żywych, czy za zmarłych, czy za siebie, to 1 listopada, 2 listopada w dzień zaduszny mszy świętej, jak w innych dniach powszednich, ale o godzinie 18 msza święta w kaplicy pamięci męczenników polskich, za tych, którzy oddali życie za ojczyznę, czy ratując Żydów podczas II wojny światowej, a także za zmarłych współpracowników. Druga wojna światowa, pierwsza wojna światowa i tak jakby ciebie, wiesz, oskarżają tym wzrokiem butnym, żeś wymordowała jej. 5 listopada pół rodziny tak się wojny za ludzi dotkniętych chorobami nowotworowymi. 16 listopada i za wstawiennictwem świętego Gerarda Majeli modlimy się za kobiety w stanie błogosławionym, małżeństwa pragnące potomstwa i o dobrą spowiedź. 18 listopada, trzecia niedziela miesiąca, modlitewny dzień skupienia mężczyzn, rozpoczęcie o godzinie 11.30 w kaplicy zawierzenia uczelni Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. 18 listopada uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i pielgrzymka sióstr służebniczek, który błogosławiony jest założycielem. 25 listopada modlimy się za wstawiennictwem błogosławionej Marianny Biernackiej za teściowy i wdowy. 25 listopada o obronę życia nienarodzonych. W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji bez granic przed Najświętszym Sakramentem o święte, charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne. Potrzeba nam świętych, charyzmatycznych kapłanów. Módlmy się o to. Zgłoszenia i informacje, numer telefonu w sanktuarium 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Dość długie te informacje, ale ważne są i dziękujemy za przekazywanie tych wiadomości. Na zegarach 16 minut po godzinie 11 na antenie Radia Maria rozpoczynamy czas spotkania w naszej rodzinie, do którego również serdecznie zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia, do przekazywania informacji związanych z funkcjonowaniem naszej rodziny. Przed nami 26. rocznica powstania Radia Maria. 2 grudnia tu w Toruniu nasze wspólne święto. Zapraszam, aby przekazywać informacje związane z poszczególnymi grupami, które organizują się na przyjazd w tym dniu do Torunia. Można to czynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numer w naszej rodzinie 536 600 536 600 200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy, zachęcamy, a tymczasem chcemy nasze serdeczne pozdrowienia przesłać dla dzisiejszych solenizantów, jubilatów, którymi przypomnę są osoby noszące imiona Alojza, Antoni, Felix, Felip, Jan, January, Józef, Marcin, Marek, a także Septym i Walentyna. A także nasze pozdrowienia przesyłamy na ręce ofiarodawców, którzy wspierają Radio Maria i dzieła przy nim powstałem. Za to wsparcie serca dziękujemy. I naszą wdzięczność składamy w tej godzinie na ręce ofiarodawców z miejscowości Nasiadki, parafia Dąbrówka. I są nimi m.in. pani Stanisława Miśkiewicz, pani Czesława Gromek, pani Halina Kowalczyk, pani Jadwiga Poręba, pani Helena Potaj, pani Wanda Parzycka, pani Łucja Nalewaj, pani Zofia Kaczyńska, pani Leonora Witkowska, pani Grażyna Mrożek, pani Halina Dąbrowska, pani Czesława Pieras, pani Zofia Rusaczyk oraz pani Antonina Chorużewicz. Z serca dziękujemy. I pani Katarzyna, która realizuje dzisiejszy program, wybrała dla państwa utwór Mijamy Krzysztof Krawczyk. Radio Koncita, proszę państwa, Radio Koncita. Dotyczące na przykład polityki migracyjnej w Europie.
które zostały przetłumaczone na angielski, te filmy na YouTubie, cytaty z wystąpienia pani premier w Sejmie, one się cieszą gigantyczną popularnością na całym świecie, więc też nie można mówić, że tutaj chodzi tylko wyłącznie o stanowisko figuranta, które w ogóle nie ma jakiegokolwiek przełożenia na politykę. Pana zdaniem ta zmiana to spekulacje? No właściwie idąc tropem tego, co powiedziała sama zainteresowana, czyli premier Szydło, przypomnę, to był wywiad na antenie TVN24. Umówiłam się z Polakami i z PiS, że tworzymy projekt na 4 lata. Nie czuję się zmęczona ani wypalona. No, to jest jasna deklaracja. Tak, to jest jasna deklaracja. Poza tym no, raczej rzadko spotyka się w polityce odpowiednik indyka, który ogłasza święto dziękczynienia, czyli swój koniec. No, wydaje mi się, że w sytuacji, gdyby miała zostać dokonana rekonstrukcja na stanowisku premiera, no to raczej pani premier by tego nie zapowiadała, żadnych rekonstrukcji, po prostu złożyła oświadczenie o tym, że odchodzi. Więc tutaj no, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby to taka zmiana nastąpiła. No to w takim razie drugi temat i druga informacja niezwykle interesująca. No, na razie oczywiście informacje nieoficjalne, to są tylko przecieki, ale najprawdopodobniej prezydent Andrzej Duda ma zaakceptował poprawki zgłoszone. Zobacz, jak nie ten debil, tylko wiesz. O, patrz, o. Menda. Wjechała, samochód zaparkowała i się cieszy. No. Widzisz? A ten pomarańczowy miał tylko problemy. I się cieszy. Wydaje mi się, że no wielokrotnie już mieliśmy do czynienia z jakimiś takimi jaskółkami kompromisu, które okazywały się czarnymi łabędziami, czyli nic z tego nie wynikało, a wręcz strony się usztywniały. No, temat jest niezwykle złożony, bo jak wiemy, pomijając kwestie jakichś sporów personalnych, jest to tutaj spór dość zasadniczy odnośnie tego, kto w zasadzie ma formować polskie sądownictwo. Do tej pory, jeżeli pan redaktor pozwoli, przypomnę, że sądownictwo formowało się po prostu samo, tak? Czyli to były takie korporacyjny huf wsobny, do tego jeszcze huf wsobny. Ten facet taki mądry, zobacz. No, zobacz. Wielopokoleniowy, można Tubek. Tak powiedzieć.